Halo, halo, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Kontynuujemy sobie naszą przygodę krew i wino przed nami. Rozwiązanie besties tu są. Mam nadzieję, że również przed nami, że uda nam się rozwiązać tą zagadkę, dowiedzieć kim jest bestia, ale na początku musimy porozmawiać z Palmerinem. Możecie zostawić lajka, wpaść na Twitcha. No i tyle, porozmawiajmy z Palmerinem. Jesteśmy przy jakimś turnieju, który się tutaj odbywa. Historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetny Palmerinie. A co z historią o Rydwierze i Smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania olbrzyma Goliata. Mistrzu Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Zwycięża silniejszy. Różnie bywa. Różnie to bywa. Czasami wygrywają cnotliwi, a czasami łotry są górą. Ale i tak warto być porządnym. A dlaczego, skoro to wszystko jedno? Przypomnijcie sobie opowieść Palmerina. Porządny człowiek gromadzi wokół siebie przyjaciół, którzy zawsze mu pomogą. Zaś łotr może liczyć tylko na innych łotrów. Kogo lepiej mieć za przyjaciela? Człowieka cnotliwego. I mnie się tak zdaje, Geralcie. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. Chyba całkiem nieźle rozegrane. Jaśnie oświecona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prowadź. Kto wystąpi na arenie? Nilfgaardzcy gladiatorzy? Blisko, ale niecelnie. Zresztą sam zobacz. Ktoś zamierza walczyć z Charleyem? Ugłupionym przez przywiązane do ogona dzwonki? Co w tym złego? To prezent od cesarza. Męczenie zwierząt. Co my? Nie powinniście dręczyć Charleya. Ogłupiony dzwonkami stanie się pośmiewiskiem. Żałujesz potwora? Ty? Wiedźmin? Ja zabijam potwory, bo zagrażają ludziom. Wy chcecie upokorzyć jednego z nich, ku uciesze gawiedzi. Ktokolwiek będzie walczył z Charleyem, ta walka nie przyniesie mu rycerskiej chwały. Kto będzie walczył z potworem? Jo, już go poznałem. Dobra. Obiecał, że przyniesie pani swego serca trofeum. Wielka miłość wymaga wielkich poświęceń. Kurwa, nie będzie co poświęcać, jak on tak dalej będzie w te podróże chodził. Chodźmy. No w końcu poświęci własne życie. Jak ktoś kocha, to nie trzeba nic udowadniać. Proste. Dedykuję moje zwycięstwo nadobnej pannie Vivienne. Już się zaczęło. Będziemy musieli zaczekać na koniec walki.
On dostaje brawa po co? Zaraza. No będziemy musieli mu ratować dupę, co? Już pytam za myszku. Musimy mu pomóc. Znowu. Niech będzie. Będzie mi. Nie będę miał 3 FPS-ów. Git. Dobra, kolejna w ogóle walka z tym, z bossem. Kurczę, mega dużo walk, znaczy z bossem, no w sensie. Generalnie, o kurde, tu może ten gościu zginąć. Ciekawe, co się stanie, jak zginie. Dobra, ale szalejnie z jakimś najcięższym przeciwnikiem. Ja tak muszę kontrolować 15 rzeczy naraz, czyli słucham, co oni gadają, jednocześnie biję tego Charleya. Staram się ogarnąć jego mechaniki, zobaczyć, patrzeć na pasek życia i jednocześnie jeszcze muszę zobaczyć, czy nie ma lagów na odcinku. Bo kurczę, mogą być, bo to w sumie sporo postaci jest. Mega, to jest mega duża lokalizacja z mega dużą ilością postaci. Ale wydaje się, że wszystko jest w porządku, tak jak widzę, jak tak patrzę. I łatwy ten Charley, jeszcze komentować trzeba oczywiście. No i tak jak mówiłem, jest mega dużo tego. Mega dużo walk tutaj w tym księstwie tu są. Zresztą raz przypadkiem udałem się na znak zapytania. I powiem wam szczerze, jak się tam udałem, to już taki wpierdziel dawno nie dostałem. Ty, jeden potwór mnie zlonsotował na tym samym poziomie co ja, więc mówię kozacko. Dobra, może kartaczem go. O kurde, może nie. Może mi zioma zaraz zabije. Pierwszy raz w ogóle. Pierwszy raz i w sumie ostatni chyba mam okazję się bić z Charleyem. Chyba nigdy już takiego potwora tutaj nie spotkamy. O kurde, żebyśmy nie zginęli. No, może jakaś sportowa jaskółeczka i w sumie gromik. Czemu by nie chyba. O kurde, o kurde! Mocna szarża. Dobra, trzeba trochę zregenerować tutaj żyćko. O kurczę, żebyś ty nie zginął, wariacie. O! No to po Palmerinie. Ty, ale co ja miałem zrobić, jak on mu śmigło zrobił raz i już po robocie było. Miło było. Ta, to nie jest jakaś ważna postać fabularna? Wydaje mi się, że całkiem tak. Jak on zginie, to po prostu nie fajnie. No ale co, kontynuujemy, no zginął to zginął, nie? Jest jak jest. Nie mogłem go uratować, nie miałem co zrobić w takiej sytuacji. Zresztą ten szale jest całkiem kurczę jednak mocny. No mocny jest. Ta szarża jego i tak dalej, to całkiem dużo bije. Nawet Wiedźmak sobie nie potrafi poradzić z Charleyem, a co dopiero jakiś śledź. Tamten zioma. O! Co tu wystąpił? Nie wiem, jak on się nazywał. A, mogłem zrobić, mogłem go uratować, mogłem podbiec do tego. Do tego śmigła, co on robi. No ale nie wiedziałem, że tak można, no. Trudno. Użyjmy może jaskółeczki. Kurczę, ciężki w sumie. No dużo bije. O kurde. Dużo bije. Dobra, podejście drugie. Jest dobra informacja, nasz ziomu żyje. Ale nie wiem, czy w sumie powinien żyć. Generalnie, bo to trochę oszukaństwo, czy się zginął i... Ale no dobra, no tak jak gra tak wczytuje nam to. W sumie to chyba... To chyba... Nie wiem, no po prostu grajmy, no. Wywalone. Po prostu zabijmy tego Charleya. Widziałem też, że mikrofon zaczął szwankować niestety. To nie jest dobra informacja. Ale chyba też zdążyłem to naprawić. Jeszcze w tym odcinku, kurde. Ciężki jest ten Charley.
Niestety jest taki problem, bo mam wrażenie, że ja mam odwrócony komputer, że ja bym musiał go położyć na ziemi, bo karta graficzna co jakiś czas ona się przechyla i powoduje tam jakieś spięcie albo coś takiego, nie? Że jakby... Ona jest ciężka, ta karta graficzna, ona waży kilkanaście kilogramów, a że komputer jest ustawiony w taki pionowy sposób, to ta karta graficzna tak jest przechylona i ona cały czas jakby spada na dół i to przeszkadza. Musiałbym chyba kompa faktycznie położyć tak na płasko. Nie wiem, czy w ogóle mam miejsce, żeby to zrobić. Ale wtedy mogłoby to rozwiązać mój problem. O kurde. To znowu wszystko by nie było tak napięte, bo to z drugiej strony może w sumie pewnego dnia po prostu pęknąć i mi rozwalić całą płytę główną, więc... Dobra, kolejna jaskółeczka. No zużyjmy wszystkie jaskółki, jakie mamy. Nie mamy, to my wyjścia. Ciężki jest tutaj ten Charley. Kurczę, nie wiem, czy w sumie... A ten, co pierdoli tam. Gościu, ja tu walczę na śmierć i życie, a ty coś gadasz tam. Komentujesz ty. Włodzimierz Szaranowicz. Może by tak śmigło w Szarleja. O kurczę, może i nie. O kurde. O. O, dobra, ja wiem, co trzeba robić. Dobra, znalazłem już tego. Znalazłem już sposób na Szarleja. Tu trzeba uważać. Uważaj. Dobra, on chyba uważa. Jest hit, nie dostaje damage'u. A dostaje, ale słaby. Czekamy, aż on zrobi tego kręcioła na nas i się wywali. Bejtujemy go. Ta, sposobem. Sposobem trzeba. I on musi uderzyć najlepiej w ścianę. Idźmy na drugi koniec w ogóle. O! Nie. O kurde, w ścianę, nie w nas. Chodź. Czekamy na kręcioła. O! I teraz dojazd, piękny. Pięknie, cyk, cyk, cyk. Sposobem. I... Oj, kurczę. Ale też uderzy w ścianę, dobra, dojazd. Cyk, mamy to. Sposobem trzeba było. A nie jak cymbą machać mieczem. I na hama, jak to mam w zwyczaju. Cechu Wiedźmińskiego pokonał Szarleja! Spójrzcie, jak z bestii uchodzi życie! Mistrzu Geralcie, czyń swoją powinność. Dokończ dzieła! Oszczędź Szarleja? Kurde. No to potwór jest. Niech się nie męczy. No. Znowu go przykują i będzie na kolejną zabawę. Potwór zabity! Walka skończona! Cześć i chwała zwycięzcom! Jom? Mało brakło, a chłopak byłby martwy. Nic. I... Nie jest. Vivien? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. O kurde. Vivien to chyba ta poprawa. Z tobą pomówić. Vivien. Później porozmawiacie. W lazarecie. Geralt? To było wspaniałe. Oszałamiające. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo wam radzi. Jestem zaiste zaszczycony. Zajmijcie się naszym młodym bohaterem raz, raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję. A tu takie wejście. Wasza miłość, Charley jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem. Nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsens.
W Toussaint rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. Guillaume zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. A co z publicznością? Gdyby Charley przedarł się na trybuny, doszłoby do masakry. Geralt, mimo że doceniamy twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty i jak się niebawem okaże, hojnie opłacony w związku ze zgoła innym zadaniem. Ja mam nadzieję, że się okaże, że hojnie wynagrodzony. Wasza miłość, chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Potrzebny nam będzie Damien, który prowadził śledztwo do twojego przybycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go. No to jest nasze tutaj pierwsze spotkanie z Anną Herriettą. Czyż kiedyś mieliśmy tutaj okazję wykonywać dla niej misję? Na pewno mieliśmy okazję być w Toussaint, bo tak powiedział Wiedźmin sam. Aczkolwiek nie wiem, czy to nie pierwszy raz, kiedy spotykamy... Czy byłeś sam, czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Chciałaś się widzieć z Jaskrem, wasza miłość? Nie, to znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak głęboko żałujemy uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. Czemuż to? A oto człowiek, który osobiście powiódłby go na szafę. Chyba niestety nie. Kapitan mojej gwardii, Damien de la Tour. Nie usłyszymy tej historii. Wasza miłość, Wiedźminie. Witaj. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary... Wiem już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Corvo Bianco. Czy to była bestia? Nie, parobek takich rozpierdolił. Taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Widłami, ty. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Corvo Bianco. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywajmy mu. Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach. Jak rozumiem, z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Oj. Damien, dyskusja na temat zatrudniania Wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że Wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? Już widzę w tle coś dla mnie. Nie zawsze. To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu, zastalibyśmy pewnie zniecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem? Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić cię aktem własności winnicy Corvo Bianco oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. O, z 10 koła? Właścicielem winnicy jesteś od teraz. W trakcie łowów przydać się kwatera, jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. No. Piękny gest, wasza miłość. Ale czy Corvo Bianco nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot.
Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż ponura legenda. Dziękuję, wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji od Damiena. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Crespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Korupcja. Crespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego. Kiedyś był rycerzem dobry. Oszukiwał. Teraz poprosił nas o dyspensę. Podobno oszukiwał. Dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe. Bo siedział przy wieczerzy. Co się kurwa stało, ty? Tak ose wiedźmin nagle zgasł. Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe. Bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol straży miejskiej znalazł go na klęczkach, opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Pazurami, nie bronią. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że kto się tak ułożył. Tak to wyglądało. Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zmroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Dillac. Po pierwszym zabójstwie na Beauclair padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych miejscowych rzezimieszków. Nawet zbiry boją się bestii? To o czym świadczy? Rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon Dillac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku, ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon Dillac, rycerz, który kilkanaście lat temu nowy był ten doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie czy sporo był trudu, rycerzem? No właśnie. Potem... Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczyłbym tego. Dillac prowadził szemrane interesy stoczył ze światem przestępczym. O! Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw niemu. No właśnie. Czyli dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o trzecim zabitym. Pan Delacroix zwykł mawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest szóstą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet Della liczy krupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny. Z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. Delacroix lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmatyki. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Do Kroćset. Oni byli rycerzami, tu są. Może właśnie w tym rzecz. Z tego, co usłyszałem, wynika, że żaden z nich nie był wzorem cnót. Może na to zwraca uwagę bestia. Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność pięciu cnotom, nawet jeśli... Jakim cnotom ślubują wierność rycerze tu są? Honorowi, mądrości, hojności, waleczności i współczuciu. Dlaczego pięć cnót jest tak ważnych dla rycerza? Dziwne pytanie. Wasza miłość wybaczy, jestem cudzoziemcem, który próbuje zrozumieć obce obyczaje. Wybaczamy i wyjaśniamy. Wedle legendy, cnoty do naśladowania wskazała rycerzom Pani Jeziora.
A jak było naprawdę, nie pamięta już nikt. W Toussaint wierzymy, że człowiek niskiego urodzenia winien być prostoduszny i posłuszny. Natomiast od rycerzy wymaga się więcej. Mają być zarazem żołnierzami i dworakami, panami i sługami. Dlatego potrzebują wyraźnych wskazówek moralnych. I dlatego pasowanie na rycerza to zaślubiny honoru, mądrości, hojności, waleczności i współczucia. Może bestia rzeczywiście piętnuje upadek obyczajów. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. A i może po kolei cnoty. Zamiast honoru, pręgierz. Zamiast mądrości, śmieszność. Zamiast hojności, mieszek złota w gardle. Niby się zgadza, ale nie pasuje idealnie. Też to rozkminiam teraz. Jednak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza te interpretacje, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo czwartej cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac-Peyran? Przecież Milton znał Delacroix. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Przed laty de Peyrac-Peyran, Crespi, Delacroix, Dulac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Tworzyli drużynę? Przyjaźnili się. Byli zaufanymi ludźmi naszego książęcego ojca i wiele razy widzieliśmy, jak ten powierza im szczególnie delikatne zadania. Potem ich drogi się rozeszły. Nie może być mowy o przypadku. To kluczowy trop do rozwiązania zagadki bestii. Ale mega gigantycznie długa kasenka. Generalnie oni tylko mówią, a ja nie mam co tu robić. Znaczy słucham sobie, ale tak odcinek nałutkany. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila, a on siedzi gdzieś w ukryciu jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. W takim razie każę natychmiast przerwać grę. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Damien, każ przeszukać ogrody. Tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestię do szybszego ataku. A ty, Wiedźminie, za mną. To moje ogrody i mój rycerz. Nie pozwolę na żadne morderstwo. Nie pod moim pałacem. Konie! Sprowadźcie nam konie! Będę mógł w końcu uklikać WASD i myszką? Trochę pomachać? No chyba niekoniecznie. Wasza miłość! Oj, Gerwart, Gerwart. Co jest? Już ja ci... Księżna pani, ja... Masz, tylko nie pognieć. Naprzód! Ejże! To jedwab, uważaj! Oddawaj! Fajny był ten wstęp, gdzie był ten napis, krew i wino. Jak wjeżdżaliśmy tutaj do Toussaint, ta rozmowa się odbywała. No. Oj. O kurde. Wasza miłość świetnie radzi sobie w siodle. Wiele o was mówią. Czemu my na samą...
Na samą górę jedziemy. Tam będzie się odbywać to? Polowanie? O kurde, w ogóle to jest... Ten zamek jest na samej górze. Wyobrażacie sobie, jak ciężko by było później... Jakby ktoś chciał zdobyć ten zamek? To by było praktycznie niemożliwe. Do dokonania. Zaraz zarobię. Bardzo, bardzo ciężko. No to pospieszmy się, to biegnij. Tam, gdzie trwa zabawa. Uczestnicy szukają rogu jednorożca, złotej rybki i jaja Feniksa. Dzięki nim dowiedzą się, gdzie ukrył się zając, czyli Milton. My też musimy ich szukać. Nie mamy innego wyjścia, ale czas nagli, więc złamiemy regułę. Chodź, tędy będzie szybciej. Pokażę ci, gdzie odbywają się łowy. A potem się rozdzielimy. Jak w Scooby-Doo, ale to się nigdy dobrze nie kończyło. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę. A ja jajo Feniksa. Tak będzie najszybciej. Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. A jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zwabić. Biega o tam, spójrz. W złotej rybce i w rogu znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy jaja Feniksa. Wszystko jasne? Tak, tak. No to bierzemy się do roboty. No pewnie, gazu, gazu. No gadasz, gadasz, to ty gadasz, szmulcu. Dobra, biegniemy. Spierdalaj. Żadnego prawa nie ma, jestem teraz. Ojciec, co moja myszka robi na lewym monitorze? Jak najbardziej. Chciałbym... O, ulotka. Boga, ulotkę. Znakomite miało białe wino leżakujące w piwnicach Castel Reveló. Również się intensywny, dymny zapach. Myślałem, że wino mogę ukraść. Skosztować butelkę. Zawsze to jakiś dodatkowy pitos. Ale tak, to nie ma czasu, nie ma czasu. Czas goni. Najpierw idziemy wyłowić zestawu rybkę. Nie, najpierw idziemy złapać jednorożca. Jest bliżej. A, no to nie będzie w sumie trudne, mamy akcji. Może jabłkiem? Albo słodyczami? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodyczy. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? Nie możemy mu akcji na dziurę po prostu rzucić. Dawaj, dawaj, no ja mam sposób, ja mam sposób. Pyk. No już. No. Nie było to jakieś ciężkie. No już, spokojnie. Nie denerwuj się. Jak czas nagli, to i szybko trzeba myśleć. Wskazówka z rogu jednorożca. Możemy przeczytać, przecież co tam tak jest? Się nie godzi. A nie? To jest jawne oszustwo! Panowie, trzeba pokazać łachudrze, gdzie raki zimują. Ech, proszę bardzo. Chcecie się bić? Proszę bardzo. Bezczelny! Na niego! O kurde! Sporo ich tutaj w sumie. Dobra, ale miałem ochotę sobie poklikać leczysisk. Jakiego oszustwa, kurwa? Ratuję wam dupę, rozumiesz? Żebyś przeżył do jutra. Nie no, teraz to mnie wkurzyłeś, nie? No ciebie też bym najchętniej tę akcję zaraz użył. Jak nie mogę eliksirów użyć?
Ty, oni mi nakopią. Ale to będzie długa bitwa, ej! Ała. No! Mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś. Jebsa. A jeśli nie, to w każdej chwili jesteśmy do dyspozycji. Trzech na jednego. Banda łysego to jest tak zwana. Rewanżu nie będzie, śpieszy mi się. Ale bym wam, kurwa, igni w dupę wsadził. Ogrody są na tyle rozległe, że do... konno będzie szybciej. Przez tydzień węglem pierdział. Dobra. Górne mogą jednak załatwić to w normalny sposób. Szczególnie, że ja wymaksowałem tą umiejętność tego akcji, nie? Z tego co pamiętam. Dałem tam to na maksa, więc teraz w sumie każda rozmowa, która może się potencjalnie tym akcji zakończyć. Złota rybka powinna być dobrze widoczna pod wodą. No to mogę wybrać tą opcję i nigdy jakby poziom nie powinien być tego akcji problemem. A tu co jest? O, dziewczynka. Można w ten sposób? Można, ale to niskie. Chyba zbugowana. Tofi! Tofu? O, widzę złotą rybkę. Dobra, kluczyk. Spotkaj się z księżną, a ja bym tu jeszcze pozbierał w sumie. Może tu będzie coś ciekawego. Co z tego dostaniemy? Cukierek, Poxman! A tam jest czerwona ryba, ty. To jakaś bardziej OP, może pieniążek. Złoty pierścień, no nie wiem. O, albo i nie. Stop! Tak się nie godzi! Zrób coś! Co mam niby zrobić? Skoczyć do wody? Złóż oficjalną skargę. Dobra. Dostaniemy się tędy? Chyba dostaniemy się tędy, będzie najszybciej w sumie tym strumyczkiem. Ale mega ładnie się w sumie odbija tego, światło od tego strumyka. A to co to? Jakiś tutaj roślinka. Kurczę, mega ładne to tu są jest. Naprawdę jest mega, mega ładne to tu są. Jo, cię kręcę, nie? Nie no, to przecież CD Projekt Red. Nieźle. Powalona to jest gra, przypominam, z 2015 roku. Gra sprzed 7 lat. Muszę iść do doktora. 7 lat temu powstała ta gra, jest niesamowicie piękna. Wasza miłość raczy... Oczywiście daleko to do realizmu. Takiego realizmu, ale... Wszystko wyjaśnię. I tak jest przepiękna. Oh, ale to wbrew zasadom. Ja tu jestem prawem. O, Geralt, nareszcie! Zdobyłem kluczyk i jedną ze wskazówek. A ja drugą, pokaż! Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Weź początek z... O kurde! Weź początek ze szmeru oraz klekotania. Dołóż koniec fanfar i koniec klaskania. A poczekaj, weź początek ze szmeru oraz klekotania, czyli może szykle... szykly? Ania, szklarnia. Szy ze szmeru, kl z klekotania, ar z końcówki słowa fanfar i nia. Ej, dobra, nie będę ukrywać, jestem kurewsko mądry. Jestem dumny z siebie, że dałem radę, nie? Jesteś geniuszem. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie i drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczyk. Taki jak ten ze złotej rybki. W takim razie szybko. Normalnie to jestem debilem. Ale powiem wam szczerze, że nie wiem co się stało, że tak dobrze mi poszło. Normalnie to w życiu, tchopy, jakby tu była zagadka z puzli trzech do złożenia, to bym w życiu nie ogarnął. Przez tydzień. Szczerze mówiąc. No. A tutaj tak o? Ale rozchmione. I to nie było tutaj użycie mojej poprzedniej wiedzy. O kurde. Czy już wiemy, że wampir.
Co u licha? Co to było? O kurde. Ale fajna scena akcji w ogóle. Nie pamiętam czegoś takiego. Zajebiste w sumie. Kurczę. No, każdy dodatek, podstawka była inna, serca z kamienia były zupełnie inne i dodatek tutaj też jest zupełnie inny. Mega mnie to jara, ty, jak, w ogóle tego nie pamiętam, jak film akcji. Tu jestem. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksa, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Żadnego. Nie zabijam niewinnych. Za to tych, którzy mordują. Owszem. Niedługo przestanę. Jeszcze tylko jeden raz. No i ty, jeśli nie odstąpisz. A potem co? Wyjedziesz stąd i będziesz mordował gdzie indziej? Nie. Zamierzam żyć. Długo i szczęśliwie. O kurde, nie. Walka z wampirem wyższym? To... Oj, to nie będzie łatwy pojedynek. O, kolejna bitwa w ogóle. Kolejna bitwa w ogóle. Co jest grane? No nie był to łatwy przeciwnik. Ciekawe, czy mogłem go tu pokonać. Pewnie mogłem, ale widzę, że... Jednocześnie była opcja pokonania go i jednocześnie była opcja niepokonania go. Ciekawe, co by się stało, gdybym go pokonał. Miałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. No jest to high quality dodatek, zdecydowanie. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Wiedźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz teraz, jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałbym mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Zregenerowałeś się? Ale tutaj rozmów w ogóle. Mega dużo fabułki. Którego ścigasz? On? Ale jak? Dla mnie spokojnie, mogę sobie tutaj siedzieć i... To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy. A więc nie jesteś tu przypadkiem. Cieszę się, że nie straciłeś dawnej przenikliwości. Przybyłem po Detlafa. Moim zdaniem wpakował się w jakieś kłopoty. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jakbyście to określili,
zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. Jesteś go bardzo pewien. Bo bardzo dobrze go znam. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaf je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Wampiry rzadko pomagają ludziom. Zprzyjmy cech Gerwarda. Że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlafa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaf. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić. Detlaf nie rozumie ludzkiego świata. Waszych zasad, stosunków społecznych. Nie pojmuje waszych pokrętnych gierek. Nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel, jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaf przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaf nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Mère Lachaise. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. No jest to zdecydowanie ciekawy wątek i zdecydowanie tutaj ciekawy dodatek. No, high quality dodatek, tak zwany. Dużo tutaj pracy zostało włożone. Lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady.
Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. Ja już się gubię w tych wszystkich imionach, nazwiskach, kto jest kim, kto zginął. Tylko ten jest jakiś perperekle, coś tam. Jedyny ziomuś, który tutaj jest, którego kojarzę. Dobra, weźmy coś, zjedzmy, jaskółeczka. A, i możemy się... Znaczy, nawet nie możemy, musimy się spotkać z Regisem na cmentarzu. Musimy przedyskutować, gdzie znajdziemy Deadlava. Ale przy okazji ja bym sobie tutaj pozbierał wszystko, co możemy pozbierać. I w końcu mam jakieś okazje poklikać w USD. Pozwólmy Wiedźminowi pracować. O, jak najbardziej, a ty to jesteś ten... Nie, ty jesteś Pelarin. Bardzo liczymy na pomoc waszmości. To jest ten ziomuś, który chyba mógł zginąć, bo jak walczyliśmy z Charleyem, prawda? Ciekawe, co by wtedy, kto by tutaj przyszedł zamiast niego. Gdzie jest, którędy się tutaj wychodzi? Tędy. Dobra, kliknę sobie na mapę i chciałbym w ogóle zobaczyć, bo ja mam tutaj mega dużo zaznaczonych misji. I każda z tych misji to jest misja związana z Gwintem. Nie wiem, czy to każda jakby z tych kropek oznacza partyjki Gwinta. Jeżeli tak, to ma to 4 odcinki będą z Gwinta. Przekonajmy się, chodźmy zobaczyć, co na przykład jest tutaj po lewej stronie. Nie mamy daleko, z 50 metrów. Widzę, oj, tutaj wykrzyknik. Nawet nie mam okazji zrobić tak zwanego uniku. Proszę pana, chyba proszę pana, zaczepiony. List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć. Trzymaj. I dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. A jakby co, to polecam się na przyszłość. Kochany Geralcie. Drogi Geralcie. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku. Jak cię znam, z pewnością jesteś zajęty tropieniem jakiegoś potwora albo zdejmowaniem klątwy. Czymkolwiek się teraz zajmujesz, być może zechcesz zrobić sobie przerwę i zgłębić tajemnicę, na którą natknęłam się, czytając stary manuskrypt, który kupiłam przez przypadek od kupca z Nazairu. Według autora, w Beauclair żył i pracował niejaki profesor Moreau, który zajmował się badaniami nad mutacjami wiedźmińskimi. Nie znam szczegółów, ale uznałam, że to może być dla ciebie interesujące. Ponoć w grobowcu profesora znajduje się jego dziennik, a w nim wskazówki, jak dotrzeć do laboratorium. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Proszę, uważaj na siebie i wracaj szybko. Twoja Triss. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. I to jest jedna tutaj z tych nowych mechanik, o których mówiłem wcześniej, że kilka tych mechanik nam tutaj dojdzie. No w ogóle misja na 46 poziom. O kurczę, w ogóle mega dużo misji tu jest pobocznych. W przeciwieństwie do tutaj serc z kamienia. Widzę, że tutaj misje... Oj, Lisotris, ale to już przeczytało na wszystko. Tutaj tu są, jest dużo bardziej rozbudowane. Jeżeli chodzi o to. Dobra. Musimy się udać jakoś tutaj i tutaj chyba po lewo i powinniśmy móc wygrać kartę? No niby powinniśmy, ale niekoniecznie mam taką opcję. Czegoś tędy. O, no chyba niekoniecznie. Tablica ogłoszeń, nowy znacznik. Fajnie, tylko ja bym chciał wygrać kartę. Bierz wszystkie brakujące karty. Aaaa! No tak, czyli to będzie zwykłe takie chodzenie po handlarzach i wygrywanie kart, tak? Oho, Wiedźmin! Wreszcie jakiś poważny klient. Mówcie, czego wam trzeba! Kapryfolium płatków Ginati! Zagrać Gwinta, bo czekaj, co masz na stanie najpierw? Co tam masz na stanie? Myślę, że możemy sobie zagrać Gwinta i tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Ma dokładnie to, co ja potrzebuję. Co to jest? A to co to jest? Znaczy,
Generalnie eliksir oczyszczenia, to miałem na myśli. Będziemy mogli rozdać nasze punkty umiejętności na nowo. A to zwraca do puli wszystkie punkty umiejętności wydane na rozwój mutacji, dzięki czemu można rozdysponować je na nowo. No to jeszcze chyba nie do końca wiem, o co chodzi. Jeszcze nie jestem na tym tutaj etapie rozgrywki. Roztwór do barwników. Będziemy tutaj mogli sobie własne barwniki tworzyć i recepturki. O kurczę, mniejszony czerwony mutagen niebieski i ocien kryncem. No będę musiał się tutaj troszeczkę chyba pobawić i bezpośrednio u niego można kupić te takie proszki, a to jest bardzo akurat ważne. O kurde, to te wszystkie lokalizacje tutaj będę musiał odwiedzić i będę musiał pograć z tymi ludźmi tutaj w gwinta. Jo, cię kręcę, mam 19 partii gwinta w tym jednym mieście. Nie widzę, trochę porozsiewane po mapie. Nie wiem, czy to będzie na tyle interesujące, żeby robić to na odcinkach. No myślę, że 19 partii gwinta na odcinkach to giga by były nudy. Ale jedną, myślę, możemy sobie walnąć tutaj partyjkę. Jeszcze możemy tutaj informacje dla graczy podnieść. Miłośnicy gwinta, to już było chyba, że dodał talię Skellige. Ale tutaj już tą informację posiadaliśmy. Znaczy tą ulotkę posiadaliśmy. Dobra, no to zagrajmy gwinta i myślę, że sobie zakończymy. No i co, w następnym odcinku pewnie skupimy się już bezpośrednio na robieniu... Oj kurczę, tylko za 25? No niech będzie. Skupimy się pewno na bezpośrednio robieniu misji pobocznych. O kurde, minus 14? Podoba mi się to. A czemu ja nie wywaliłem jeszcze mistrza oblężeń w mojej talii? Jest beznadziejny, wes też możemy wywalić. Beznadziejny jest ten dowódca Skellige, co podwaja punkty K, jeżeli chodzi o szpiegów. Straszne minusy z tego ma. I zazwyczaj nie grałem też szpiegów, więc... Przeciwnik spasował. No dobra. Niech będzie, to myślę, że chyba dwie rundy pod rząd wygramy. Nie ma co, po prostu grajmy wszystko, co mamy, bo to nie będzie znaczy jakaś mega trudna rozgrywka. W ogóle muszę się dowiedzieć, co ten Jan Natalis przywołuje, bo ja zawsze go rzucam i to jest taka pusta dziesiątka karta. Ale powinien coś przywoływać, pewnie jakiś parobków. Może biedną, pierdoloną piechotę. To nie wiem, czy by mi się w takim układzie opłacało dodawać do talii. Takie niskie jednostki. Dzięki za szpiega, by the way. No i co, S wygrana. To by było na tyle. Mam kanał, gdzie wrzucam filmy troszeczkę inne, takie bardziej profesjonalne, możecie tam zajrzeć. No i Twitch. Streamy z różnych gier. Co ja spalę? Nic nie spalę. No i tyle. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Ja pokażę, jaką kartę dostałem, to z ciekawości tylko. To zawsze od niego będę wygrywać, od tych ziomków będę wygrywać, rozumiem. Zawsze będę wygrywać tutaj karty Skellige, żeby sobie uzupełnić. Wiem, że też dostaniemy księgę i tam będzie napisane, od kogo jeszcze nie wygraliśmy karty i będę mógł pozbierać absolutnie wszystkie karty z gwinta, jakie są. Myślę, że można to zrobić. Z tego pewnie będzie fajne osiągnięcie. No nic, ale to na pewno sprawa jest na jutro, więc do jutra. Siema.